Siemaneczko wszystkim, z tej strony Mikut. Kolejna bitwa, nadrabiamy zaległości, sporo tych powtórek mam, a sporo jeszcze mam do obrobienia, więc chciałbym jak najszybciej te starsze powtórki zamieścić na kanale. Jedną z nich właśnie jest bitwa Murazora 21 ze stanu Stars, taki malutki klanik, w którym też swoje 3 grosze dorzucam. Ogólnie członków klanu Stars bitew mam sporo, więc szykujcie się, że niektóre bitewki się właśnie od nich pojawią i są naprawdę zacne. Ale wracając do tej bitwy, Murazor jedzie na WT auf Panzer FIA, czyli niemieckim TDK-u 9 tieru z relatywnie nowej linii TDK-ów wieżowych. Zamontowano tutaj słomeczka, czyli 12,8 cm kanonę. Ja osobiście na takim czołgu, zarówno na RHM-ie, jak i na WTK-u 4, jeździłem sobie tylko i wyłącznie na trollu, żeby mieć z tego jakąś frajdę. Murazor stwierdził, że jednak słomka dla niego bardziej pasuje i tutaj właśnie pierwszy frag na jego koncie i strzał drugi. Kawo piątka schodzi pod naporem naszego bohatera, chociaż ona była na dobicie. Tutaj ma bardzo fajne miejscóweczkę, zwłaszcza, że ta depresja działa właśnie, zresztą możecie się dziwić, dlaczego tak Murazor dziwnie stoi tym czołgiem. Otóż macie lepszą depresję tego działa, kiedy stoicie tyłem albo boczkiem. Z przodu rzecz jasna, z racji, że wieża jest z tyłu, ciężko ją opuścić, a tak przynajmniej możecie sobie trochę tą wieżyczką pomanewrować. Kolejny czołg tutaj się przebija, będzie strzał, oj, tutaj chyba ten anis mu uciekł niestety. Pocisk poszedł tuż za tym czołgiem. Na szczęście cały czas mierzymy w to miejsce. Oczywiście grając na tej mapie TDK-iem, raczej granie będzie na początku zbytnio ekscytująca. Wiadomo, TDK-i zajmują sobie miejscóweczki na początku tych wjazdów i tłuką w to, co się pojawia właśnie przy tym kościele. Gramy tym bardziej bitwę spotkaniową, więc tam już kapowanie się zaczyna, więc jakiś większy wpływ na tą grę to kapowanie będzie miało, większy jakiś influence, tak zwany po angielsku, czyli coś zacznie się dziać, bo jakaś tam presja czasowa będzie na każdej drużynie wywoływana. Teraz będzie strzał tego MX-a. Tutaj chyba Murazor trochę zaspał. Usnął przy tym celowaniu. Na szczęście szybko się obudził i posłał bułeczkę za ponad 600 w ten czołg francuski. Zostało mu 300 hapsów. Tam po drugiej stronie stoi jeszcze T541, który ma full hapsów praktycznie. No i reszta, która się czai tam gdzieś z tyłu. Ale nasze ciężkie czołgi grzecznie trzymają czerwonych baronów, żeby ci za bardzo się nie wychylili do przodu. Po lewej stronie według mapy tak zwany przesmyk, tam też jest lekki klincz, widzicie, tam dwie grówki się spotkały i żadna nie chce nawet się ruszyć. Z przodu jest tylko 130 i z trzeciej zdejmuje naszą jak panterę, która zbyt blisko podjechała, ale teraz bardzo Murazor odważnie podjeżdża. Widzimy, że ten IS ma przestrzał na tutaj, gdzie stoi Murazor, więc może tutaj łatwo bułkę dostać, zwłaszcza, że ten czołg praktycznie nie posiada pancerza, więc jest naprawdę bardzo sympatycznym celem, jeśli chodzi o pociski typu HE. Na razie tutaj próba z wyłapania jakiegoś czołgu, może ten typ 4 się delikatnie wycofa i dostanie bułeczkę. Tutaj może przez okienko można strzelić, ale lepiej nie ryzykować. Lekki push z naszej strony widzimy tam przy tym kościele. Czerwoni delikatnie się wycofują, nasi wpadają do tego miasta i próbują wypchnąć tych czerwonych z obrębi kapa. Teraz właśnie jest chwila ciszy i pamiętajmy, że przed Murazorem cały czas tam stały dwa TDK-i, z czego jeden naprawdę bardzo, ale to bardzo agresywny T-30 wyjeżdża. E-75, bardzo ładne celowanie między tymi domkami. Na szczęście dla niego szybko się naprawił, bo już tutaj Murazor po niecałych 10 sekundach miałby gotową pestkę, żeby mu kolejny raz bułeczkę w boczek posłać. Wyjeżdża T-54, chyba będzie strzał w biegu. Strzał! I oj, za późno, troszeczkę zaspał z tym strzałem Murazor. Niestety damage nie wpadł na jego konto. Cały czas nie widać tych TDK-ów, ale widzimy z kolei tego T54, który się pojawił z drugiej strony. 538, dobicie ze strony naszego T54 i kończymy zabawę z tym Amerykańcem. Miasto powolutku pada, jak widzicie jest 3 do 5, więc sytuacja jest bardzo, ale to bardzo ciężka. Celowanie w tego E75, poczekał fajnie Murazor, aż obróci wieżyczkę, posłał mu potężną bułeczkę, no i teraz chyba typek powinien go wykończyć z tyłu. W tym momencie pojawia się T30, która chyba nie widzi naszego bohatera jeszcze. Tutaj widzimy przycelowanie w boczek wieży 617, no i trzeba się schować za tą jak panterkę, bo to będzie naprawdę bolało. Na szczęście T30 nie wytrzymała presji, strzeliła wcześniej, no i będzie chata z wykończenia strony Murazora. Dokładnie w tym momencie kolejny frag na naszym koncie i obok nas przelatuje pocisk od jednego z czerwonych baronów,
celowanie w E-75, nie wiem czy da radę tak trafić tego, ten czołg, tam były te filarki, ciężko byłoby trafić. Z kolei IS-3 teraz widzimy, kto do nas tak napieprza z tego miasta. Próba zniknięcia z radaru, wyjechanie powolutku. Jesteśmy na tyle płascy, że ten kamień ochrania nasz boczek i w tym momencie taki przy przyłożenia pocisk poszedł w stronę IS-3. Jeszcze jeden będzie strzał, próba strzału, tutaj mi się lekko, nie wiem co się zdziało właśnie tą powtórką, lekko mi się obraz rozjeżdżał, więc mam nadzieję, że ma to zbytnio nie przeszkadza. Kolejne powtórki oczywiście są już nagrane według normalnych standardów, ta jakoś wyjątkowo nie chciała się wyostrzyć, mówiąc kolokwialnie. Miasto niestety przepchnęło nasze zielone siły, z kolei lewa strona przepchnęła czerwonych, więc jest tak yin-yang. Czerwoni lecą na nasze punkty respawnu, my lecimy na ich punkt respawnu i tutaj teraz AT-15 bardzo mądrze mówi do Murazora, żeby celował w to miasto. Już masz to wsparcie tego Jagdtigera 8-8, to powinno wystarczyć, żeby ten Jagdtiger przyjmował na siebie cały damage, a Murazor będzie tylko bułeczki posyłał. Stara się za nim schować, widzicie, jak najbardziej, ale też bardzo, bardzo agresywną taktykę wybrał, bo po prostu nie czeka na tych czerwonych baronów, tylko po prostu leci do miasta i tam będzie się z nimi tłuc. Ma ponad 1300 hapsów, ale to może bardzo łatwo zejść. Tym bardziej, że niestety zobaczcie na punkt kapujący. Chłopaki nawet nie chcą jechać do przodu, wszyscy wjechali na kapa, więc teraz pierwszym priorytetem jest wjechanie na tego kapa i za wszelką cenę wyzerowanie tych punktów. Jest i TP4 model pierwszy, nawet chyba Morozora nie widzi. Strzał w boczek, wyzerowanie delikatne do połowy. Jeszcze trzeba jeden czołg jakiś znaleźć, żeby trafić w tego kunstwota. Zobaczymy, czy uda się znaleźć Murazorowi kolejny cel. Na razie po prostu wyjeżdża sobie w TP4. To było tylko zdjęcie gąsek, więc jest narażony na potężny strzał. Jest E75, który zostaje zdjęty. Delikatne wyzerowanie tego zegara. Jeszcze 20 sekund. To jest strzał w boczek z TP4. No i kolejny jest kolejny kunstwot. IS-3, który ginie pod naporem naszego bohatera. 200 punktów życiowych. No teraz Jagdtiger bardzo niemiło wypycha nasz Murazora. Ten dostaje potężną bułkę od TP4. No i teraz kwestia tylko wykończenia tego medzika. Strzał w boczek, PT-14. Jagdtiger blokuje kapowanie, więc troszeczkę się sytuacja normuje, a Murazor po prostu wykorzystuje to, że blokujemy tego medzika, wykańcza go. Już ponad 6000, prawie 7000 obrażeń i z tyłu pojawia się Jagdtiger 8-8. Ostatni żyjący czerwony czołg w mieście, więc teraz już tylko kwestia, w ogóle ostatni żyjący czołg teraz w drużynie czerwonych, więc kwestia wykończenia już jest formalnością. Bitwa na pewno wygrana, teraz tylko kwestia, jak tutaj ten Jagdtiger będzie celował, czy będzie celował Murazora, czy się skusi na tego Jagdtigera 8-8. Jest strzał z boczku i teraz odważne podjechanie, tutaj delikatne nawet ryska może spowodować, że Murazor straci całe życie. Widzicie teraz delikatny obrys, na szczęście nic się nie stało, Murazor dobija tego Jagdtigera 8-8, kończymy grę, ponad 7000 obrażeń, zobaczmy jakie są wyniki końcowe naszego bohatera. Przed wami wyniki naszego bohatera, czyli Murazora 21 z klanu Stars. Silver Stars dokładnie, jeśli to ma być taki bardzo purystą językowym. Wbita oczywiście odznaka mistrzowska, czy takie fajniejsze oznaczenia złoty 9-3. No i oczywiście mała galeryjka medali po prawej stronie. Przede wszystkim wbity Top Gun, 6 ubitych przeciwników. Czołgista Sniper, czyli największy damage oddany z dużej odległości. Oraz duży kaliber, no to co tam nastrzelał Murazor. Ten duży kaliber musiało mu dać. Lista uszkodzonych, zniszczonych, powiedzmy przyzwoita. Jeden strzał, jeden kill tak naprawdę. To do kogo strzelał, tego zabijał, więc jak najbardziej frekwencja bardzo dobra. 83554 to jest konkrety brutto, 4230 to jest ex bez konta premium, ale z bonusem razy 2, więc z prostej matematyki wynika, że wychodzi on równo nie mniej, nie więcej, a 1410. Bitwa pod Grunwaldem się kłania. 6 ubitych, 7650 obrażeń na armacie 12,8 cm. W sumie to i tak by zabrakło 400 obrażeń, 350, żeby zrobić 15 misji na te deki, na obitę 280, ale i tak wynik jest naprawdę imponujący. To jest chyba w sumie tyle, co zrobiła cała drużyna. No powiedzmy, bo to nie na ten 75 trochę nastrzelał. Więc wynik jest naprawdę imponujący jak dla mnie. Ja cały czas nie mogę przekroczyć tych 6,5 tysiąca, zawsze tyle zdobyłam, a 7 to jest, a 8 tysięcy to w ogóle jest moje marzenie, więc na razie gratki Murazor za taki wyniczek.
20 razy wystrzelił, 17 razy trafił, z czego 16 przebiło cel, więc 3 poszły pociski gdzieś w piach, jeden się dingnął, więc myślę, że frekwencja strzelania jest naprawdę dobra. Jak mówiłem wcześniej, 7-600 obrażeń to jest damage, z czego w odległości więcej niż 300 metrów ponad 4000. Naprawdę ten wutek czwarty jest znakomitym snajperem. 5 strzałów otrzymał, z czego 5 go spenetrowało. No trudno, jak się ma pancerz nie grubszy niż 80 mm z każdej strony, to te pociski muszą wchodzić niestety tak jak lecą, a zwłaszcza na takie TD-ki właśnie jak wutek. Najgorsze są haeki, które zabierają naprawdę mnogość życia. Jednego wroga bespotował, 8 uszkodził, 6 zniszczył. Punkt dekapu 62. Więc ten wjazd tym jak Tigera naprawdę pomógł, bo ta bitwa byłaby oczywiście przegrana. Przejechane jak TDK nie ma tragedii, 1,6 km na czysto, 19242 to są kredyty, jakie Murazor zdobył. Coś ciekawe, tutaj mi pokazuje na początku, że miał bez konta premium, a wyniki są już z kontem premium, więc to jest ciekawe rozłożenie. 19242 kredyty to są zarobki Murazora. Jak na dziewiątki, tragedii nie ma, ale mógł być wyżej, ale oczywiście patrzcie na ile poszło na amunicję, 47100, więc troszeczkę to kosztuje. Dzięki Murazor za bitwę, wam mówię od razu, mam sporo jeszcze powtórek z klanu Stars, więc na pewno będą się pojawiały. Przy okazji oczywiście też starsze powtórki też się pojawią jako pierwsze, więc na razie tyle z mojej strony, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, cześć!